Czy jesteśmy na to gotowi? Bo ja nawet w sumie nawet nie wiem. Nie wiem, jak się do tego. Nie no, myślę, że zagram nową. Zagramy nową. Mamy punkty przydzielone. Ej, tutaj coś podobno zmieni nam w tych Master Yes. Co będzie lepsze? Bomba nuklearna na innego gracza? Czy Griffin Airstrike? To jest dobre pytanie. To jest trudniej uniknąć. A może Alarakiem powinienem zagrać? Hashimoto, mówisz, żebym ten spróbował dogadać lepszą umowę? Unit Life Regeneration. To jest ważne. Energia nowy nie jest chyba taka ważna. To jest dobre. Ciężko powiedzieć. Nową Rest in Pepperoni. Mówicie, że Alarak lepszy? A może Woraz? Nie, no Woraz nawet nie ma levelu. Dobra, spróbujemy najpierw nową. Tu mecze mało trwają, tak? Karak ci Cannon Rusha zrobi lub Reiner wiedzie, zanim się nowa załaduje. Lol. Aż nie ma to, pewnie musiałbym większy kanał mieć, żeby się tak dogadać o lepszą ofertę. Emil taką dostał umowę, mówisz? O, ciekawe. No zobaczymy, zobaczymy. Może sobie zapiszę do listy i będę true fan Kajowi. Nie, ale myślę, że musi być więcej subów. Pewnie coś ponad setka. No chociaż w sumie w jednym momencie było, ale. Dobra, no to co? No to. Co? Steps of War mapa? No nie mogę. Dobra, ciśniemy naszą nową. Jak się w to grało teraz, tak? Gram na Zerga, to już widać po minimapie. Myślę, że dobrze będzie zrobić Walla. W sumie takie 1 na 1, prawda? No. Steps of War, jedna z pierwszych map 1 na 1 w StarCraftie rankingowych. Śmieszny. Idziesz Kashim? Trzymaj się, dzięki, że byłeś. Od 150 subów, tak? Co? Już? Jak to zamordowałem mojego sojusznika Mission Failed? Co jest? Ej, z czegoś nie zrozumiałem chyba. Ej, co ja zrobiłem nie tak? Steps of Betrayal? Co? Co? Już wygrałem? Easy. A czemu wiem, że przegrałem? Już dostałem całego expo praktycznie. Jakiś Maximus. Aha. No to było dość łatwe, muszę przyznać. Chyba wyszedł, tak. A, on sobie zabił ekspansję. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Aha, zobaczył mój level i możliwe, że dlatego. Co to? Aha, bo ludzie się może zdemotywowali poziomem bez kitu. No to na Stukowa teraz gramy. No spróbujmy, nie? Bo ciekawy taki. Taka mutacja nietypowa. No zmiazgowane, tak. Siema, Anodar, witam, witam mocno. Jeszcze 6 godzin temu to atarnie, na pewno tyle nie będę. Ten. O, siema, Laos, tak, dzisiaj była o tobie mowa. Malaus, witamy. Super. To jest... koop. Czemu to się tak długo ładuje? Na jeden koop tylko Karax albo Reynor mówisz, Stachurski. Boże, kanony. Bartiko, siema. Pewnie, że cię obgadywaliśmy, Laos. Że straciłeś pasję. Wyjechałeś w górę i zostałeś Dalaj Lamą. No dobra, no, no, no miejmy nadzieję, że tutaj teraz... Ej, ja mogę tego użyć, tego. Ja mogę tej umiejętności użyć mu na linii minerałów tak od razu? W sensie spadochronem uciepniemy, tak o? Ej, ja to widzę potencjał, drużyno.
Okej, okay, let's check this. Okej, okay, będzie ciekawie. Co to jest tutaj to? Aha, to mój rally point jakiś. Nieważne. Ej, ja zbieram na ten strzał i mu w linii minerał wcisnę. Ja wiem, Amaliza. Ja wiem, ja mam 15 poziom, no bo to już tam w miarę ogarniam umiejętności. Okej. Okay. Będzie całkiem ciekawa sprawa. Skautuje w koopie. Co on robi? No nie wiem, jest tukowem. Aha, on będzie do mnie ciągle wysyłał tych Infested Terran teraz. Więc muszę się jakoś zastawić dobrze. Dobra, no to tak, musimy być fakt podstępni. A jak to być podstępnym, jak jest creep? Kurde, zaraz na całej mapie będzie creep i nic nie zbuduje. Dobra, uwaga! 5, 4, 3, 2, jak na Sylwestra, o fuck, nie mam minerałów. A! Nie widzisz mnie, nie znajdziesz mnie. Nie widzisz mnie, nie znajdziesz mnie. Not enough minerals. Do it! Aaaa! Pay to win! Synu, pay to win! Dobrze, dobrze. Teraz tak, zrobimy jakieś marines. Tak. Rekt! Jaki to ma w ogóle pole rażenia? Chyba nie ogarną, że nie ma pieniędzy. Miazga, miazga. A ty bez kitu, Karax to dopiero może bombardować limit. Nie no, Karax to jest jeszcze większa imba, ty szachy masz rację. Takie coś to Karaxem robi się co 5 sekund, lol. O, coś się pojawiło. Ty, teraz będą jeszcze lepsze jaja. SCV-ko, żyj. Jazda pan... Nie! Ej, oni mi coś robią w ogóle? O, cholera, robią. Ej, ja nie pamiętam, jakie on ma umiejętności. Żyjemy. No, musimy zrobić leczenie naszym marinom, czyli takiego upgrade'a. Co tu się dzieje w ogóle? O nie. Aha, bo on tego użył, fuck! To mnie jakoś mało bije, dobrze. Dzisiaj teraz... O, jest! Ona jest niewidzialna! Ona jest niewidzialna! Cichutko. O, my jednostki przecież same się leczą dzięki tej umiejętności, zapomniałem. Jest nieźle. Jakbym miał bombę nuklearną, bez kitu. Nie, zgaś ciebie. Oj, użyjemy mu tutaj drony sabotażowej. Ona jest też niewidzialna, lol. No gdzie? Tutaj miałaś ciepnąć, no i... Babo, co? On odbudował tylko tyle SCV-ek. Ale jak to mission failed? To jest dziwne. Miazga. Hashimoto, to jest koop, tryb współpracy. Nie widziałeś? Nie słyszałeś nigdy? O, to było kapitalne. O, ale Karaxem jest jeszcze mocniejsze, mam wrażenie. Ej, to dobra, to spróbujemy jeszcze jedną Alarakiem może i pójdzie, wracamy na ladera. Okej, to mi się mega podobało. Co za imba. Lol. Więcej! Jeszcze jednego pierożana. Karax, o nie, 74 poziom Karax, ale dostanę... O nie... No tak, good luck, have fun, już czuję, nie? Tak tylko z parasolką czekam, nie? Jak taki typowy pechowiec i ptak przelatuje, to... Ja tylko na tego Karaxa teraz patrzę. Ty w sumie.
Ej, dobra, ja mam pomysł, ja mam pomysł. Pylon Rush! Pylon Rush! A wiecie, co jest najlepsze w tych... A może dwie proby nawet wyślę. Się wczuwam. Pylon Rush, bo mamy Photon Overcharge'a. Może jakoś pójdzie. Ty wariacie też od razu na atak, bo Karaxa nie można lekceważyć. Dobra, trzeba zaczekać, aż się zrobi jeden Overcharge. I najlepsze jest w Overcharge'u to, że można go użyć, zanim on w ogóle powstanie, ten pylon. Także taki jest plan. Makro oczywiście cały czas też tutaj się odbywa. Jezus, jest presja, jest presja. Jazda! Z dwóch stron na dziada. Jazda! Lol. I czemu pylon bije, nie bije tego? Tak. A, zabił! A, zabił! A! O, nie mogę, nie mogę, nie mogę! No! Nie! Co ten pilot w ogóle tu wyprawia? Co tu się dzieje? Tu mu się reperuje Nexus! O, nie mogę! Czekamy na kolejnego. Muszę głupio jeździć, to może mnie nie trafi. Dobra, zaraz będzie kolejny overcharge. Mój wariat też się tu zbliża. Jazda! Pewnie zachował na pylona te strzały swoje. Nie! O mój Boże, pokonam 82 poziom. Miazga, miazga. Karaxa, który podobno imba. Balans! Balans! Nawet nie było blisko. To ja muszę na Dara wracać, bo tutaj chłopaki się w piaskownicy bawią i nie potrafią grać. Ej, dajcie mi znowu tyle expa. Nie dostanę już więcej, co? Zero! Jak mogę dostać zero expa za pokonanie takiego ten? W takim stylu jeszcze? Jaki on miał level? Nie da się to sprawdzić, jaki on miał level, tak? O mój Boże, to było świetne. Not single photon. Hi Indie, widzę, że nie jesteś najpopularniejszym streamerem, ale za to wysokiej jakości. Czy da się z tego wyżyć w Polsce, czy musisz jeszcze normalnie harować? Też myślę o streamowaniu, jestem bardzo dobry w Tibie, lola. Dzięki za dobre słowo przede wszystkim. No, póki co jestem w stanie się utrzymywać. Mam hojnych tych widzów, donatorów, więc tak, jestem w stanie. Ale też to tak różnie wychodzi, prawda? Raz więcej, raz mniej, ale póki co jest dobrze. Póki co na szczęście nie muszę myśleć o normalnej pracy, tylko o samym streamie. Także witamy. Widzę, że Lausowi się spodobało. Lobotomia stosowana, siema, siema. No dobra, to było niezłe. CBMJ też witamy na streamie. Czuję się dobre, jak pokonałem Karaxa. Widzę, że Stachurski też chce. Dobra, to jeszcze ostatnia gierka, niech będzie, że z Stachurskim zagram tego koopa mutację. Jak tak bardzo chcę. Tylko nie wiem, jaką... Aha, on wybrał już Karaxa, tak? Ależ zna moje taktyki, to się nie liczy. Dobra, spróbujemy znowu Alarakiem. Ostatnia i to będzie i tak na pewno bardzo szybka gra. No i wracamy na Landera. Zatem go, go. Także witamy, lecimy, go, go. Może się zwiększy liczba widzów, jak więcej Warcrafta ponagrywam. Z pewnością. A, i właśnie, ja wam nie mówię, chociaż ja nie wiem, czy ja to mogę mówić, ale niedługo prawdopodobnie coś będę komentować. Niedługo. Jest na to spora szansa, więc no. Więc będzie fajnie, coś pokomentuję, dawno nie komentowałem, lubicie, mam nadzieję, jak komentuję. Wtedy też na ogół jest o wiele więcej widzów. Może nie o wiele, ale więcej. Czasem no tak znikąd się nawet zrobiło, pamiętam jakiś tam turniej sobie wziąłem, 500 osób się zrobiło. Więc to było mega fajne. Oho, oho!
Oho! Oj! No nie ubawiłem się tą gierką, muszę przyznać. Poprzednio tak jeszcze w miarę, ale no tą się nie ubawiłem. Ty no poważnie mnie tak zarżnie? Myślę, że w problem będzie celowała, to wystarczy po prostu Nexusa zabić. No nie, no panie kochany, gdzie był balans, no? Że ja się tak kulturalnie spytam. Dobra, to on mi tak, ja mu tak. No zabije mi zaraz tego Nexusa. Okej, myślę, że może być dość ciekawe. Ty, ja muszę probę przecież ścigać, zabijać. To on nie będzie widział tego. Czemu ona się tak leczy w ogóle? Co to za ruskie technologie? Oho. No i kurde. Jeszcze nieśmiertelna proba, ty. Dobra, zmiana planów. Tak, nie mam na Nexusa, nie mam na Nexusa! Co więcej, straciłem Nexusa! Fuck. Alarak! Alarak się wybuduje się, dobra. Ja jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Czemu Pylon strzela w Forge'a? No czemu? No ja bym to wygrał, no. Tylko mnie się nie słuchają budynki, no. Ja bym to wygrał, no. No co jest kpina, że... No co to jest? Dobra, Alarak, widzę, że musisz wyjaśnić tej sytuację. Dzisiaj! Jezus, nie mam hotkeyów nawet. Ja to zaraz wyjaśnię. Czemu on mnie nigdzie nie zbiera probami? Wiem, że on gdzieś tymi probami tutaj ciśnie. On je stracił chyba wszystkie. No dobra, coś, żeby się nie męczyć za bardzo. Ty, ale że mnie Alaraka nie stracił, moment. Ja teraz to jest, wiecie, sprawa honoru. Indie kampania. Tak, działa, dobra. Zabił mojego... co? O, lol, stracił zasilanie. No chce mi zabić Alaraka na pewno. O, to Chamen! Że funduje jakiś film z W1/W2. Nigdy tak nie nagrałeś. Może za rok? Uśmiech. Za rok. Dziękuję przede wszystkim to Chamen, dzięki wielkie za wsparcie i Krajew tutaj wcześniej też, chyba ci dziękowałem. Wiesz co, no w sumie tego Warcrafta 1 trochę tam pograłem i mi się fajnie w to gra, więc... I tak naparzam w miarę, przynajmniej takie mam wrażenie. Więc może faktycznie tak zrobimy. Ja mam wrażenie, że on zbiera... O! Celuje we mnie. Ej, ale czemu ja nie widzę nigdzie na mapie jego budynków, a on, jego proby gdzieś były. Dzięki wielkie to Chamen. Myślę, że kurczę, no... Ale teraz mi pomysł padł w sumie ze sprawą częściowo twojego donata też. No bo ty spowodowałeś ten ciąg myślowy, że na przykład bym nagrywał, wiesz... Jeden dzień Warcrafta 3, jeden dzień Warcrafta 2, jeden dzień Warcrafta 1. Będzie Indie Full Warcraft. Coś takiego. Super, w końcu. Bardzo dobrze pamiętam twoje komentowanie. A, tak czułem! Czułem! Miazga z ciebie, a się śmioli, że Alarak niegrywalny, że Karak najlepszy. Ha! Za szybko mi się... No, nawet nie było blisko.